Arkadiusz Błaszczyk, radio dla ciebie, druga część magazynu sportowego. Kłaniamy się z Tomaszem Sokołowskim. Witam po. Drogi Tomku, w tej części zgodnie z obietnicą pomówimy o ważnym wydarzeniu, które odbędzie się w poniedziałek. Mowa o losowaniu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata, które w 2022 roku odbędą się w Katarze. Zazwyczaj mamy do czynienia z uroczystą ceremonią losowania, z udziałem gwiazd światowej piłki, piękna oprawa, ale tym razem będzie zupełnie inaczej, o czym opowie nasz gość przy telefonie, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, Maciej Sawicki. Dzień dobry, panie Macieju, jesteśmy już na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Również się witam, Macieju. Tak, kłaniamy się z Tomkiem Sokołowskim. Jeśli nie ceremonia, którą znamy doskonale z poprzednich losowań, to jak będzie wyglądać poniedziałkowe losowanie? Niestety z powodu pandemii tak zmienia się cały świat, tak samo zmienia się świat sportu, świat piłki nożnej i w tym wypadku to losowanie. Jak wiemy, nie będzie ono w ten sposób tradycyjny, kiedy wielu gości jest zapraszanych na wielką aulę, gdzie odbywa się losowanie. Tym razem niestety musimy zasiąść przed telewizorami i spokojnie oglądać całą procedurę losowania. Tak więc nie możemy być reprezentowani jako federacja bezpośrednio, natomiast emocje będą te same, prawda? Bo wciąż będziemy się interesowali tym, ekscytowali tym, jak to losowanie przebiegnie, na kogo trafimy, bo nie ma co ukrywać. Są to eliminacje bardzo trudne, bo przypomnijmy, awansuje tylko pierwsza drużyna z pierwszego miejsca. Natomiast druga drużyna będzie miała szansę grać w dwustopniowym barażu. Tak więc droga na Mistrzostwa Świata w Katarze jest bardzo, bardzo długa. Co więcej, te eliminacje będą troszeczkę inne niż każde poprzednie, bo przypomnijmy, będziemy najprawdopodobniej rozgrywać 10 meczów, jeśli trafimy do grupy sześciozespołowej, bo są też grupy pięciozespołowe, a to oznacza, że w marcu i we wrześniu będziemy mieli potrójny mecz, czyli 10 dni trzeba będzie grać 3 mecze, co niewątpliwie wpływa bardzo na obciążenia zawodników, ale także powoduje pewne komplikacje logistyczne, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Tak, oto oczywiście, dlatego też ważne będą wyniki losowania i ewentualne dalekie wyjazdy. Ale jeszcze kończąc te ceremonie losowania, czyli przedstawiciele PZPN i wszyscy, którzy się interesują kameralnie, gdzieś tam przed telewizorem, śledząc doniesienia, ale też szkoda z innego względu, że takie ceremonie to też okazja dla was, żeby spotkać się z przedstawicielami innych federacji, szczególnie tymi, z którymi się zmierzymy, gdzieś tam wymienić opinie, zamienić pierwsze zdania. Też temu służą takie spotkania, ceremonie. Zdecydowanie tak, oczywiście my się znamy wewnętrznie, bo tak naprawdę przez wiele lat ze sobą współpracujemy i jest to rzeczywiście kontakt taki bardziej towarzyski. Oczywiście wtedy, kiedy jest mecz, każdy chce wygrać, to jest normalne. Tak więc przez chwilę wtedy te relacje troszeczkę zanikają. Skupiamy się tylko na meczu i oczywiście każdy chce wygrać. Niemniej jednak oczywiście zawsze w czasie takich spotkań można wymienić opinie, można nawiązać dodatkowe kontakty, można porozmawiać o wielu rzeczach, można parę rzeczy załatwić, bo pamiętajmy, że największe rzeczy załatwia się nie na bardzo formalnych spotkaniach, tylko poprzez rozmowy takie kuluarowe. Czy Macieju, czy tutaj w tym momencie FIFA odgórnie ustala terminarz, czy będziecie musieli się połączyć później po losowaniu z ekipami i dopiero ustalać? Nie, tak jak to było poprzednio już od dwóch rund eliminacyjnych, tak naprawdę ten cały kalendarz zostanie wylosowany przez komputer. Więc dzień później po losowaniu będziemy znali wszystkie nasze mecze, ich godziny, ich daty. Okej, tak. Jeszcze
Dla tych, którzy oglądają nas dziś na rdc.pl, tvpsport.pl albo na Facebooku TVP Sport, właśnie pojawiła się plansza z koszykami przed losowaniem. Wiemy, że Polacy ostatecznie znaleźli się w tym drugim koszyku, czyli mamy jak w banku, że trafimy przynajmniej na jedną bardzo mocną ekipę. Jeśli chodzi o ten pierwszy koszyk, panie Macieju, gdzieś tam ma pan jakieś specjalne życzenie, na kogo chciałby pan trafić, a może kogoś bardzo nie chciałby pan spotkać w tej fazie grupowej eliminacji? De facto to nie chciałbym trafić na żadną z tych drużyn, ale wiadomo, że którąś musimy z tego pierwszego koszyka wylosować. Teoretycznie na pierwszy rzut oka Dania wydaje się takim dobrym zespołem, z którym zresztą się mierzyliśmy już w eliminacjach. Natomiast wiadomo, tam są same europejskie piłkarskie potęgi, zespoły, które są najlepsze w Europie. Nie ma co tutaj tego ukrywać. I z pewnością mecze z każdą z tych drużyn, którą wylosujemy z tego koszyka, no, będą zapewne decydujące. Natomiast pamiętajmy, że nasz koszyk też jest bardzo mocny, bo czy Szwajcaria, czy Szwecja, czy Serbia, to są drużyny uznane, czy Ukraina, czy Austria, to są drużyny uznane. Także jesteśmy w dobrym towarzystwie w koszyku drugim. Ale jak patrzę dalej na kolejne koszyki, to w koszyku trzecim mamy na przykład Rosję, zespół bardzo mocny, który ostatnio prezentuje się wyśmienicie. W czwartym koszyku mamy drużyny, które też znamy i wiemy, że są bardzo nieprzyjemne. Mam tu na myśli Słowenię czy Bośnię. A tak. W koszyku piątym mamy też dalekie wyjazdy, jak na przykład Kazachstan, więc trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Tak, pewnie każdy kibic, który będzie czekał na losowanie, gdzieś tam patrzy na te koszyki, układa w głowie taką swoją wymarzoną grupę. Pan taką grupę sobie już wybrał? Nie wiem, czy to przede wszystkim grupa maksymalnie łatwa, czy może życzyłbym sobie pan ciekawej grupy po prostu? Ja nigdy sobie tak nie układam, jaką bym chciał trafić grupę, z jednej przyczyny, bo nigdy nie trafiam. więc zawsze się tutaj mylę. Ale tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o drużyny z pierwszego koszyka, to wiemy, że to będzie silny zespół. Natomiast bardzo bym chciał uniknąć długich podróży, czyli z pewnością bym nie chciał trafić na drużynę Kazachstanu, bo to rzeczywiście będzie wielkie wyzwanie logistyczne. W szczególności w tygodniu, gdzie będziemy grali 3 mecze przez 10 dni. I nie chciałbym też trafić z pierwszego koszyka na przykład drużyny Hiszpanii. Wiemy, że reprezentacja nie będzie mogła przez najbliższy czas, podobno do 2022 roku, przynajmniej na Stadionie Narodowym. Wiadomo już, gdzie będziemy grać te mecze domowe? Czy to będą różne obiekty, czy to będzie jedna lokalizacja, taki tymczasowy dom kadry? Znaczy tutaj chciałbym jedną rzecz tak sprostować. Nie wiemy, w jaki sposób będzie funkcjonował Stadion Narodowy w przyszłym roku. Wiemy, że w tej chwili jest szpital, który oczywiście jest sprawą najważniejszą i ma służyć niestety tym osobom, których dotknęła pandemia bezpośrednio. Natomiast zobaczymy, jak ta pandemia będzie dalej się rozwijać, a miejmy nadzieję, że będzie się już pomału kończyło z chwilą pojawienia się szczepionki i szczepienia poszczególnych ludzi. Tak, ale wydaje mi się, że marne szanse, żeby stało się to do marca, kiedy gramy już te mecze eliminacyjne. I tu właśnie chciałem powiedzieć to, że najprawdopodobniej w marcu będziemy zmuszeni grać na innym stadionie niż w Warszawie, natomiast wydaje mi się, że te mecze jesienne to już będzie Stadion Narodowy. Czyli optymistycznie. Już wiadomo, na jakim obiekcie będziecie grać? Nie, najpierw czekamy na losowanie. Zobaczymy, czy w marcu będziemy grali 2 mecze u siebie, czy będziemy grali 2 mecze na wyjeździe, bo wiadomo, że spośród 3 meczów albo 2 zagramy u siebie, albo 2 na wyjeździe. Ja zapytam troszeczkę takiego z punktu piłkarza ważnego. Czy jak rozgrywacie, czy na Narodowym, czy na innym stadionie właśnie, gdzie jest położona nowa murawa, czy w tym momencie coś można zrobić, żeby zawodnicy nie byli narażeni, jak patrząc na to, jak to wygląda?
Zawsze można coś zrobić, zawsze coś można zrobić lepiej, zawsze można coś zaplanować lepiej, natomiast życie oczywiście też pewne rzeczy weryfikuje. Jeśli pogoda będzie dobra, jeśli wegetacja będzie dobra w marcu, jeśli pogoda umożliwi wegetację, z pewnością trawa będzie dobrze przygotowana. Natomiast czasem są rzeczy kompletnie zaskakujące, kompletnie niezależne i niestety musimy to też brać pod uwagę. Tylko ja właśnie patrząc na jakie te spotkania są, były rozgrywane na Narodowym i ona praktycznie chyba 2 tygodnie, czy nawet może 3 tygodnie wcześniej dopiero jest położona ta murawa, no to sam widzieliśmy to, Macieju, że to ciężko, żeby to przygotować, żeby ta murawa była na tyle stabilna, żeby się nie rozjeżdżały nogi zawodnikom. Nawet... No, pamiętajmy, że Stadion Narodowy funkcjonuje nie tylko, żeby grać tam w piłkę nożną, niestety. Mhm. Jest dużo innych imprez, dużo koncertów, dużo konferencji i różnych takich rzeczy. I rzeczywiście problem murawy tam istnieje, bo po pierwsze trzeba tą murawę kłaść w miarę późno, to znaczy bardzo blisko meczu, tak żeby pomieścić jeszcze inne imprezy. Po drugie, pamiętajmy, że kładziemy ją na taką taflę betonu, która tam jest i oczywiście to wymaga szczególnego przygotowania. Jeszcze jedna rzecz a propos przyszłego roku, panie Macieju. Mamy 3 mecze eliminacyjne. Zbliża się też Euro. Pytanie, czy tutaj znajdzie się czas na jakieś mecze towarzyskie w tym czasie? Tak. Będziemy mieli 2 mecze towarzyskie przed Mistrzostwami Europy. Te mecze będą na początku czerwca. Planujemy mecz z Rosją i planujemy mecz z Islandią. Okej, czy to już są takie mecze, gdzie jesteście dogadani z tymi federacjami, czy tu jeszcze coś się może wydarzyć? Czy bez względu na to, jakich na przykład wylosujemy do Mistrzostw Świata, czy też z nimi zagramy? To właśnie. Dokładnie, to też warunkuje pewne rzeczy, ale na 98% jesteśmy dogadani, że będziemy grali z tymi drużynami. Bez względu na wynik losowania poniedziałkowego? Dlatego mówię, na 98% jesteśmy dogadani, ale no wiadomo, że jeżeli coś może, prawda, skomplikować rzeczy, bo to, że trafimy, to jedna rzecz, ale też kiedy my z tymi drużynami będziemy grali, prawda? Bo czy będziemy grali na przykład w marcu? Może być tak, że wylosujemy na przykład Rosję, a mecze z Rosją będą już na jesieni. Tak, ci rywale mają przede wszystkim przygotować nas do tych rywali już na mistrzostwach Europy. Pytanie, panie Macieju, jak te mistrzostwa w ogóle będą wyglądać, bo cały czas jeszcze kibice nie wiedzą, czy w jednym kraju, czy w kilku krajach, wiadomo jakie były... Czy kiedy zapadnie decyzja, może tak. Czy w ogóle jesteśmy już blisko jakiegoś scenariusza? Myślę, że jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że taka mała nutka optymizmu zaświeciła nam wszystkim. Wiemy już, że Wielka Brytania zaaprobowała szczepionkę i pierwsze te szczepionki będą trafiały tak naprawdę do szczepienia już w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że władze Unii Europejskiej zaaprobują szczepionkę na Europę, to znaczy też na Polskę i zacznie się tak naprawdę masowy system szczepień. To by oznaczało, że te mistrzostwa Europy czerwcowo-lipcowe będą odbywały się z publicznością. Czyli czekamy na rozwój tego wszystkiego tak naprawdę. I trzymamy kciuki oczywiście. Tak, pytanie tylko jak z lokalizacją tych mistrzostw. Na pewno UEFA jest chyba jakby przygotowana na różne scenariusze i też będą patrzeć, jak to wszystko wygląda, jak w poszczególnych krajach chyba spada zachorowalność na pandemię i dopiero będą podejmowane. Nie wiem, czy Macieju tak to będzie wyglądało? Dokładnie tak. Z pewnością są kreowane różne scenariusze, również takie, o których mówicie. Natomiast na tą chwilę ciężko jest powiedzieć, czy w 12 krajach, tak jak to pierwotnie było planowane, odbędą się te mistrzostwa Europy, czy jednak ta liczba spadnie. Myślę, że jest to za wcześnie. Więcej pewnie będziemy mogli powiedzieć w okolicach lutego, marca. Tak, w tym tygodniu był komitet wykonawczy UEFA. Pewnie nie było tego tematu w agendzie, z tego co czytałem, ale nie było. Ale pewnie w kuluarach gdzieś się o tym rozmawiało.
Czyli mówi pan, że teoretycznie ta początkowa wersja 12 krajów wchodzi w rachubę, ewentualnie ograniczenia. Jak pan sądzi, czy pomysł organizacji w jednym kraju, jak mówiło się jeszcze tam parę tygodni temu o Rosji, między innymi, to w ogóle ktoś jeszcze bierze pod uwagę, czy raczej w złych warunkach ograniczenie tej liczby państw? Myślę, że w najgorszym scenariuszu ograniczenie liczby tych krajów. Na pewno mistrzostwa się nie odbędą w jednym kraju, czy w dwóch, czy w trzech, czy w czterech. Może być taka małe ograniczenie tych krajów do 10 na przykład, czy 9. Natomiast ideą tych mistrzostw jest to, żeby one były w jak największej liczbie miast, krajów. I pewnie UEFA będzie się do tego stosowała. Macieju, chciałem cię przy okazji zapytać o naszą reprezentację. Pojawiło się dużo w mediach po Lidze Narodów i grze naszej reprezentacji, że dużo osób domagało się dymisji selekcjonera. Skąd taka jest, jakby, nie wiem, czy nagonka, czy takie spojrzenie na naszą reprezentację według ciebie? Jak myślisz? Tomek, jak wiesz, piłką nożną interesuje się mnóstwo Polaków i każdy z nich ma swoją opinię na temat drużyny narodowej. I dobrze, bo temat, który jest dyskutowany w domach, pomiędzy przyjaciółmi czy pomiędzy znajomymi, to znaczy, że ludzie się utożsamiają z tą piłką nożną, utożsamiają się z drużyną narodową. Dla mnie to wszystko zawsze było taką rozmową czy komunikacją dziennikarzy, jeśli chodzi o trenera Brzęczka. Drużyna się rozwija, ma swoje problemy, to widać gołym okiem. A czy się ona rozwija, jak patrzysz, jak zatrudniono trenera Brzęczka i teraz obecnie? Czy ona się na tyle rozwinęła? Tak uważasz? Wydaje mi się, że tak. Są wprowadzani młodzi zawodnicy do drużyny. To jest celowo. To ja też to stwierdzam, że to jest atut trenera Brzęczka, to bezsprzecznie. Czy jeszcze widzisz coś innego? Pamiętajmy też, że na 10 meczów eliminacyjnych, czyli meczów o coś, 8 wygraliśmy, 1 remisowaliśmy. To też o czymś świadczy. Oczywiście można mówić, że mieliśmy przeciwników łatwiejszych, czy w naszym zasięgu. W naszym zasięgu powinniśmy to wygrać, tak? I to zrobiliśmy. Tak. Tego od nas oczekiwano i to zrobiliśmy. Tak więc musimy na to patrzeć w ten sposób. Zauważmy też jedną rzecz. W Lidze Narodów gramy dlatego, że jesteśmy w lidze najwyższej, grupie A, gramy bezsprzecznie z największymi markami europejskich reprezentacji. W tym wypadku to były między innymi Włochy i Holandia, więc dawno, dawno nie graliśmy z tak mocnymi przeciwnikami, bo pamiętajmy, że Liga Narodów dopiero jest po raz drugi w swoim żywocie. Tak więc ciężko się odnieść nawet do przeszłości. Tak, to faktycznie. Jesteśmy z Tomkiem tutaj, jeśli chodzi o selekcjonera Brzęczka, po innych stronach barykady. Podzieleni. Faktycznie selekcjoner po tych meczach często tego argumentu używa, że faktycznie gramy ze świetnymi ekipami, z światowym... Ja to jest prawda. Czy nasi zawodnicy, wiadomo, grają w dobrych... czy nawet, można powiedzieć, klubach średnich, wiadomo. Czy nie stać nas, jako na, żeby przygotować się taktycznie na takie spotkania? Lepiej. I personalnie. Pamiętajmy, zawsze się można lepiej przygotować, zawsze można lepiej coś zrobić, a w szczególności po meczu można to ocenić, że mogło się coś jeszcze lepiej zrobić w tym, czy w tamtym. Niemniej jednak... Cel, który był w Lidze Narodów, został spełniony. Utrzymaliśmy się w najwyższej dywizji. Oczywiście mecze we Włoszech, mecze w Holandii, to była reprezentacja, której nikt nie chce oglądać, w której widać wiele braków, wiele błędów, a co najbardziej irytowało, to brak takiej odwagi. I to trzeba wziąć pod uwagę i to trzeba poprawić. Czy jak można, znaczy teraz troszeczkę jakby snuję czarny scenariusz. Zaczynamy przygotowania marcowe do Mistrzostw Świata. I różnie może być, w zależności na kogo trafimy. Jeżeli tam może się okazać, że no nie gramy na miarę swoich możliwości, jaki scenariusz wtedy się pojawi w PZPN-ie?
A jak wygramy wszystkie trzy mecze, w tym z drużyną z pierwszego koszyka? Okej, okay, no to wiadomo, ale no wiesz, docelowo są Mistrzostwa Europy. Tu mamy trzy mecze, które jeszcze nie to, że już skreślają nas z tych Mistrzostw Świata, tylko właśnie, no... Może inaczej, może też... Ja powiem inaczej, tak? Ja powiem inaczej. No. Cel przed trenerem jest bardzo jasny. Eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostwa Europy. Czyli... Okay. W marcu musimy się skupić na tych trzech meczach, bo one są arcyważne, bo one... Ale nic nie przekreślają, nic nie przekreślają. Nic nie przekreślają, ale bardzo mocno ustawiają te eliminacje. Jak się dobrze zaczyna, to wiadomo, że jest większa pewność, jest po prostu łatwiej. Zgadza się, oczywiście. Jeżeli się goni, to wiadomo, jest większy stres i większe ryzyko i nie jest to sytuacja komfortowa. Więc cele są bardzo jasne. Okay. Bardzo dobrze zacząć eliminację w marcu i oczywiście w czerwcu grać dobrze i coś osiągnąć. Okay. Czy z tych młodych zawodników, którzy się pojawili w kadrze, masz jakiś tam swój typ, który może się rozwinąć i w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata, czy szczególnie na Mistrzostwach Europy, błysnąć bardziej? Oprócz tych chłopaków, którzy się teraz zaprezentowali bardzo dobrze, w szczególności Moder, ja mam takiego zawodnika, który już grał, natomiast odniósł kontuzję, która go wyeliminowała. Mam na myśli Bielika. To jest piłkarz, który może wiele dać tej reprezentacji, bo umie bronić, umie wyprowadzić piłkę. Nie boi się tej piłki przytrzymać, rozegrać i co najważniejsze, umie grać do przodu. No tak, tylko że nam zgasł, można powiedzieć, na rok czasu, tak? Ale nie, i nie pokazał się na tyle w pierwszej reprezentacji, wiesz, od tego czasu. Nie, ale bo miał kontuzję. No, zgadza się. Czy tutaj na takiego zawodnika, oczywiście warto, czy on jest w stanie unieść to wszystko? Wydaje mi się, że tak. Potwierdził to wtedy, kiedy debiutował, kiedy rozgrywał mecze. Teraz zaczął grać w swoim klubie, w derby, więc mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach będzie coraz więcej meczów grał, nawet w pełnym wymiarze. To oznacza, że w marcu powinien być gotowy. To na koniec jeszcze, panie Macieju, pytanie z innej beczki. Jak pan się odnosi do pomysłu wzmocnienia sztabu o nowe osoby? Mam na myśli te ostatnie informacje o Łukaszu Piszczku, które miały być w kręgu zainteresowań, żeby gdzieś tam wzmocnić sztab reprezentacji. Ja odpowiem w ten sposób. Trener ma zagwarantowane wszystko, aby swoją pracę wykonywał jak tylko najlepiej umie i może. I nic się w tym kwestii nie zmieni. Jeśli trener będzie potrzebował dodatkowego wzmocnienia swojego sztabu, jesteśmy na to gotowi. Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panie Macieju, dzięki. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Dobrego dnia. Również. Mamy jeszcze minutkę, Tomek, więc muszę zapytać jeszcze ciebie o to poniedziałkowe losowanie. Masz przed sobą te wszystkie koszyki do dyspozycji. Grupa marzeń Tomasza Sokołowskiego w eliminacjach Mistrzostw Świata. Niemcy, Serbia. Z trzeciego koszyka Islandia. W drugim koszyku jest Serbia, więc nie możemy na nią trafić. Tak. Niemcy, Polska, z trzeciego koszyka. Islandia. Dobrze? Tak. Islandia, z czwartego koszyka tutaj Izrael. Piąty koszyk, to co powiedział już tutaj Maciej, nie chciałbym do Kazachstanu, tutaj Litwa i San Marino, szósty koszyk. Pięknie. Jeśli o mnie chodzi, podejrzewam, że trafimy z pierwszego koszyka na Anglików. Długo na nich czekamy. Ostatnio Włosi są, wiesz? Za często z nami grają. Już wygrywają. Wygrywają, więc tym bardziej dziękujemy. Anglia z pierwszego koszyka, Finlandia z trzeciego, Luksemburg z czwartego, Litwa z piątego, czyli jeden most rywal plus pozostali jak najbardziej w naszym zasięgu. Ciekawa grupa. Dowiemy się wszystkiego w poniedziałek. Tomku, wielkie dzięki za dzisiaj. Również dziękuję. Kończymy powolutku magazyn sportowy. Dobrego dnia. W radiu dla ciebie. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Arkadiusz Błaszczyk. Kłaniamy się. Dobrego weekendu. Sponsor.